Dlaczego stale zły losu palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą oparem? Niech tylko lekko pochylę dekolt, już męski ściele się trup. Niech wypnę odrobineczkę biodro, już rzężą rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak sam, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc, wypalił do zgliszczy. Kogo zmysł z pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu trawię żarem, ja cierpieć muszę. Że ją my ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Bo we mnie ten seks jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Za kurtyną PRL-u w dzisiejszej audycji przyglądamy się różnym obliczom miłości. Myślę, że teraz to oblicze najsympatyczniejsze po dramatycznych opowieściach o fabryce w Zambrowie i po spojrzeniu na tę ciemną stronę miłości, czyli prostytucję, Kalina Jędrusik, a z nami w studiu trzeci gość, pan Dariusz Michalski, historyk muzyki rozrywkowej, dziennikarz, publicysta i autor dużej monografii poświęconej właśnie Kalinie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani się spodziewa po mnie, że będę doktorem kalinologii? Raczej zajmiemy się teraz seksem. Seksem, który palił Kalinę Jędrusik, jak śpiewa. Czeka na takiego, który dojrzy i duszę, i ciało, bo ten seks to było coś, co nie tylko w piosence w Kabarecie Starszych Panów w jakiś sposób ją zdefiniowało, jej bardzo erotyczna osobowość. Jakby pan to ujął? Może najpierw przypomnę, co to jest seks. To jest zespół cech działających pociągająco na osoby płci przeciwnej. Jeśli państwo zgadzają się z takim określeniem, to Kalina miała tego może nawet w nadmiarze, a seksu swego była świadoma jak mało kto. I chwała jej za to. Seksowna była. Kiedy to się narodziło, ten mit bogini seksu PRL-u Kaliny Jędrusik? Jest taki moment, który pan jako badacz jej biografii widzi, kiedy ona wskoczyła do tej szufladki? Takich momentów w jej życiu, przypuszczam, było sporo, bo należy oddzielić Kalinę prywatną, intymną. Ja to w swojej książce, w opowieściach i w pamięci o Kalinie oddzielam bardzo skrupulatnie. To było małżeństwo ona Dygat. Proszę pamiętać, że Stanisław Dygat był pierwszym mężczyzną Kaliny Jędrusik, a potem romanse, na które pozwalali sobie obydwoje, ale zostawmy romanse. Wobec czego ten seks był prywatny, był, jak się mówi o ołtarzu miłości, to można powiedzieć o małżeństwie Dygatów. Tak, to były dwa ołtarze. Natomiast był jeszcze seks domniemany. To jest coś, co działa na publiczność. Publiczność, czego nie widzi, to zmyśli. A jak zmyśli, to w to wierz. Ale tak naprawdę jest z nami mężczyzna w studiu, więc może to potwierdzi, że najbardziej działa na mężczyznę nie to, co widzi, czyli naga kobieta, tylko to, co ona ma skryte, a on się domyśla. Więc Kalina, znając te sztuczki i znając wszystko, co z seksem związane, umiała swój seks zademonstrować. No i właśnie teraz trzeba podzielić tak. Na świat aktorski, który Kalinie zazdrościł, a zwłaszcza zazdrosne były i wredne jej koleżanki aktorki, rzekome przyjaciółki. To więc jeśli pojawiła się kobieta cienka w talii, z dość obfitymi udami i wydatnym biustem, którego się nie wstydziła, no to jasne, że ona musiała być, to będzie najdelikatniejsze słowo, wszetecznicą. No a publiczność, czyli Magiel, no widział już co widział. Podglądał Kalinę przez dziurkę, właśnie nie od klucza, tylko dziurkę pracowicie wydłubywaną w płocie oddzielającym posiadłość państwa Dygatów na Żoliborzu od ulicy. Trzeba pamiętać, że obok był sklep mięsny. Przed sklepem mięsnym w czasach gomułkowskich wiła się kolejka kobiet, które czekając na dostawę, aż coś będzie rzucone, no co one mogły robić. Żyły tym, co za płotem, czyli wyuzdaństwem Kaliny i wszetecznictwem i resztą tego wszystkiego. Ja mówię trochę żartobliwie, bo mi się wydaje, że należy to wszystko jednak oddzielić, bo ten seks prawdziwy, ja bym o to zapytał, ale już nie ma kogo pytać. Jeremiego Przyborę, bo na pewno się podkochiwał w Kalinie Jędrusik. Kto jeszcze byłby ważny, a nie wypowie się dwie kobiety. Kobieta, której do końca bym nie ufał, ale bardzo inteligentna, więc frapująca, Agnieszka Osiecka,
Przypuszczam, że między nią a Kaliną istniała przyjaźń i kobieta fenomen, która miała oko fotografa, bo była fotografem, Zosiana Sierowska, która przepięknie, bardzo odważnie, bardzo szczerze, bardzo prawdziwie opowiadała o Kalinie. Kucharce, kochance, artystce, przyjaciółce. No ale w takim razie jak to jest? Kalina Jędrusik prowokowała czy nie prowokowała? Czy to tylko są właśnie te pomówienia, zwłaszcza ze strony kobiet, bo w pana książce są wyraźne różnice pomiędzy tym, co opowiadają mężczyźni i tym, co opowiadają kobiety. Posłużę się wypowiedzią Agnieszki Osieckiej, bo jak już wyciągnąłem Agnieszkę, to niech przemówi. Kalina była pierwszą polską seksbombą i bardzo dbała o to, żeby trzymać się w tym emplua. Kalina grała seks bardzo ostro. To był seks świadomy. Prężyła biust, przewracała oczami, oblizywała się, grała taką kocicę świadomą swego czaru, bądź laleczkę, wesołą dziewczynkę i mam wrażenie, że ona tego chciała. To nie była jakaś prowincjonalność, to nie było pokrywanie niepewności siebie, to nie była jakaś potrzeba szokowania wszystkich, zwłaszcza okropnych staruszek. To była chyba mieszanina w Kalinie tej autentycznej seksowności z ogromnym poczuciem humoru. Jej kreacje kobiety z seksem bardzo często ocierały się nieraz o farsę. Bardzo ładnie powiedziane. Wspominał pan o Żoliborzu i o wydłubywaniu dziury w płocie, ale historia związku Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata i ich pierwsze mieszkanie było tutaj, niedaleko stąd. Właściwie dwie ulice stąd, na ulicy Żoliokiri. Tak. I tam się wiele ciekawych rzeczy działo w tym domu. Jak wspomina córka Stanisława Dygata, podobno przychodziła do domu i zastawała na przykład swojego kolegę ze szkoły, który był ówczesnym kochankiem Kaliny Jędrusik i wszyscy razem z Dygatem jedli śniadanie. To jest jednak coś, co nawet dzisiaj wydaje nam się trudne do pomyślenia. A jeśli troszkę poluzuje się obyczaje i to, co jest rozpisane, że tutaj noc, tu dzień, tu przyzwoitość, tu strój, co pod spodem, to nie pokazujemy. Więc jeśli się to zrobi, czy to nie było bardzo odważne małżeństwo, czy to nie była no, trudna rodzina, bo proszę pamiętać, że poza tym, co państwo widzą od strony bardzo erotycznej i seksownej, tam przecież kwitło w dwóch pokojach życie rodzinne, ja już nie wiem ilu pokoleń, ponieważ w pewnym momencie w tym mieszkaniu mieszkali Kalina Jędrusik jako właściwie żona, nie żona jeszcze, Stanisława Dygata, żona Stanisława Dygata, córka Stanisława Dygata i jego żony i matka matki, czyli no, trzy pokolenia mamy. I oni w tym wszystkim się znajdowali. Więc dobre to świadectwo wystawia im, że przymykali oko na to, co no ja będę się upierał. Seks, erotyzm, łóżko to jednak są sprawy bardzo prywatne. Więc może oddzielmy i nie zaglądajmy do alkowy. Ale jeśli państwo chcą, to pochylmy się nad tą seksownością Kaliny, czy ona była seksowna. Ja tu mam od niej wypowiedź bardzo bolesną, ale bardzo prawdziwą. I może ona postawi na razie drugą kropkę na dni. W lutym 91 roku, czyli to było 20 lat temu, pół roku przed śmiercią Kaliny, Kalina miała ponad 60 lat, dokładnie 61, i zwierzała się dziennikarce, i to są słowa Kaliny. Nie wyobrażam sobie życia bez seksu. To po prostu motor życia, siła witalna, wewnętrzny blask. Seks mają nawet przedmioty. Mój samochód, moje koty i psy. Brak seksu to kalectwo, które trzeba leczyć. To jest bardzo ciekawe, bo te słowa, które pan przywołuje w tej książce, książce, która właśnie utkana jest z wypowiedzi osób, które Kalina znała, które ją znały, wyłania się obraz osoby bezpruderyjnej, ale w najlepszym znaczeniu tego słowa, osoby bardzo odważnej, otwarcie mówiącej o swoim życiu. I ja mam takie wrażenie, że przez pryzmat tego kostiumu, w jaki dzisiaj się ubiera PRL, w jaki my ubieramy PRL, my nie pamiętający tej epoki, wydaje się, że to wszystko było takie grzeczne, takie uładzone, takie właśnie pruderyjne. Ona zupełnie zadawała temu kłam, ale pytanie, do którego zmierzam, jest takie, czy to jest kwestia ubierania w żaboty i w golfy tej historii, czy po prostu takich postaci było więcej, a ona była ze względu na swoją niezwykłą artystyczną osobowość sceniczną jednym z przykładów. Jak pan to widzi? Ten golf i żabot ja odczytuję jako zapytanie mnie o to, co Kalina zrobiła na ekranie telewizora. To znaczy, kiedy ubrana była od stóp do głów, ale z przodu, a odwracając się do widzów, pokazała, no, aż po dolne części ciała, bardzo głęboki dekolt. Ja w swojej książce wykonałem, nie chcę swego ego zagłaskiwać, ale bardzo dokładną pracę detektywistyczną i starałem się dotrzeć do źródła plotek, faktów domniemanych, zmyśleń i tak dalej. I znalazłem, oglądając kabarety starszych panów bardzo dokładnie, że
6 kwietnia 1963 roku w 11 wieczorze kabaretu Starszych Panów. Kalina Jędrusik tak właśnie się przedstawiła, szczelnie okryta białą suknią, bo ona miała wtedy suknię, z przodu zapięta po szyję, a z tyłu miała głębokie wycięcie, tak głębokie jak rów filipiński. To była Kalina Jędrusik, ale trzeba pamiętać, ktoś musiał na to zezwolić, wobec czego ktoś musiał na to przymknąć oko. Zrobili to dwaj reżyserzy kabaretu Starszych Panów, Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, no i chyba byli świadomi, że ktoś to albo wytnie, albo nie zgodzi się, albo zgodzi się. Więc dowodzi to jednak, że to przymrużenie oka w tamtej telewizji, 63 rok, czas środkowego Gomułki, że jednak na to przyzwolono. A co potem zobaczono i jak to opisano, no to już dotykamy do biura Władysława Gomułki, czyli do Białego Domu, ale znowu zapytałem osobę, która chyba wie, jak się wtedy w Polsce działo, panią Ninę Andrycz, żonę ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza, zapytałem, czy prawdą było to, że Kalina nie podobała się Władysławowi Gomułce, pierwszemu sekretarzowi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No tak głosi plotka, że bardzo mu się nie podobała. No i rzucał kapciem w telewizor, to jest najważniejsza właśnie, sprawa. Mnie zaintrygowało, czym on rzucał, bo kto mi opowiadał tę historię, to opowiadał, że rzucał kapciem, popielniczką, spotkiem od szklanki, szklanką i tak dalej. Więc Nina Andrycz powiedziała mi tak. Sprawa z Kaliną, Gomułką i telewizorem to nie on, proszę pana, nie Gomułka, tylko jego żona rzuciła jakimś przedmiotem w ekran, kiedy zobaczyła na nim Kalinę. No ale kto żądał mądrości od żony Gomułki? To mi powiedziała oficjalnie, a prywatnie dodała. A pan widział Zosię Gomułkową? Ja powiedziałem nie. No to niech się pan nie dziwi, że jej Kalina Jędruszki się nie podobała. Ale ja zapytałem, czy Kalina mogła się podobać premierowi. Żona premiera ówczesnego, pani Nina Andrycz, powiedziała: mojemu mężowi Kalina podobała się, owszem, bo on lubił oglądać biusty, więc wcale nie był tamtym występem Kaliny zgorszony. Ale Kalina nie była w jego typie. Była zbyt miniaturowa. Kiedy była młoda, była bardzo szczupła, ale malutka była zawsze. Więc z jej strony nic mi nie groziło. Jakie to ładne, jakie kobiece. Plotki powstawały. A właśnie gdzie one powstawały? Bo znowu my sądzimy, że nic nie robiło biuro polityczne, tylko się zbierało w sprawie biustu Kaliny, czy dekoltu Kaliny, czy krzyżyka Kaliny, które nosiła. To nieprawda. Miałem szczęście. No właśnie, krzyżyk. Nosiła czy nie nosiła? Nosiła krzyżyk w głębokim dekolcie nosiła. Z przodu. Tak, ale proszę państwa, ta sytuacja, o której my mówimy, czyli to jest mniej więcej połowa lat 60., wydarzyły się dwa przedstawienia, dwa spektakle w telewizji. Jeden to był kabaret Starszych Panów, w którym Kalina Jędrusik rzeczywiście miała maleńki krzyżyk, ale raczej z daleka było widać, że ona coś ma maleńkiego, ale przede wszystkim ma ten głęboko wycięty dekolt. I jednocześnie pokazano program telewizyjny, w którym tańczyła Iga Cembrzyńska w stroju, wiem, bo widziałem zdjęcia bardzo dokładne, i miała rzeczywiście krzyżyk. I wściekło to decydentów telewizji, no ale się na kim mogło skrupić? No na Kalinie Jędrusik przecież, na nikim innym. Ale dlaczego Kalina, a nie Iga Cembrzyńska? Bo Kaliny nie lubiono za odwagę jej. Kalina była wyrazista, Kalina była bezczelna, Kalina była wysoce inteligentna i miała takie właśnie poczucie humoru. Jeśli można kogoś sprowokować i uczynić jakiś mały happening, dlaczego tego nie zrobić? Zróbmy to. Zobaczymy, co z tego będzie. Także te plotki wszystkie o Kalinie kąpiącej się w szampanie na Mazurach, o Kalinie, która miała wejść do Spatifu w Alejach Ujazdowskich, okryta tylko futrem i gdy zdjęła je, to była goła. No naprawdę, to są śmieszne, bzdurne i takie właśnie żałosne przyprawianie brody, bo może to by Kalinie zaszkodziło. Ale ja zapytałem Kalinę, bo miałem, nie ukryję, przyjemność rozmawiania z nią, jako z kobietą bardzo inteligentną. I bardzo atrakcyjną. Średnio atrakcyjną. Od razu powiem, mnie się Kalina jako kobieta nie podobała za bardzo. Ale zapytałem ją, ona mi, proszę pana, jak brakowało plotek, to myśmy je konstruowali u nas. Z dygatem. Z dygatem, w salonie dygatu. Czyli był w tym element kreacji, autokreacji jakiejś. Tak, tylko trzeba pamiętać, że to nie były czasy celebryctwa. Czy państwo są w stanie przenieść Kalinę z tamtych czasów do dzisiejszej telewizji, czy do pism kobiecych, czy tych, które plotką się zajmują? Przecież Kalina, przypuszczam, że czułaby się jak ryba w wodzie i wszystkie programy by biły się o nią, żeby ona, nie wiem, lepsza od Dody, może nie tak atrakcyjna, ale inteligentniejsza, powiedziała, co myśli. Ale wtedy
To było wtedy i trzeba pamiętać, że plotka często była bolesna i tak jak Australijczyk zginął, bo wyrzucił stary bumerang, tak ta plotka trafiała często, no bardzo boleśnie. Co nie dowidzi, to zmyśli, mówi stare przysłowie. A co z mitem, legendą, która miała dotyczyć wizerunku Kaliny Jędrusik jako Marilyn Monroe? Czy to też było jej autorstwo, czy to ona wymyśliła, czy kto inny przypisywał jej taką chęć? Proszę Państwa, my mówimy o programie, który znowu dekadę później w telewizji powstał i spowodował burzę i rewolucję. To był czas telewizji prezesa Szczepańskiego. Rok 1975. Powstał program Marilyn Monroe, gdzie chyba 12 aktorek miało się wcielić w postaci Marilyn Monroe. Przedtem był taki album, gdzie Marilyn Monroe w różnych strojach naśladowała różne seksbomby dawne, Jane Mansfield i koleżanki. Dobry, mądry, inteligentny reżyser Ryszard Kubiak wpadł na pomysł, żeby coś takiego zrobić. I zaangażowano 12 kobiet, zaangażowano stripteaserkę i stripteaserka bardzo piękna, pokazała się, ale tylko tył swego ciała, a Kalina była wśród tych osób najszczelniej ubrana. Śpiewała, mówiła, zaśpiewała dwie piosenki, znane nam z filmu Pół żartem, pół serio. Teksty napisała, no kto, Agnieszka Osiecka. Była ubrana naprawdę bardzo szczelnie. Jej rola była bardzo dramatyczna, ale kiedy okazało się, bo zaprotestowały żony jakichś tam drugich czy trzecich sekretarzy z Białego Domu, a były to, przypominam, czasy środkowego Gierka, no to wtedy naprawdę awantura była wielka i musiało się skupić na Kalinie Jędrusik. Rozwiązano redakcję rozrywki, wyrzucano kilkanaście osób, ale jak porównałem daty premier filmów, występów, eventów rozmaitych, w których Kalina Jędrusik uczestniczyła, nic jej nie dotknęło. Kalina Jędrusik w dalszym ciągu była w telewizji. Więcej, jeśli było je za mało, to nie dlatego, że ona była taka, czy taka się pokazała, bo się rozebrała podobno. Nieprawda, tylko po prostu ją rzadko zatrudniano. To jest zupełnie inna sprawa, jak Kalina nie została wykorzystana przez te media, film, teatr, telewizję do końca. Ale powtarzam, bo program widziałem. On rzekomo zaginął. Jest. Nie była tam Kalina goła, nie była nieprzyzwoita, w ogóle nie było w niej nic tej krągłości i nieprzyzwoitości i seksowności Marilyn Monroe. A czy badał pan kwestię tego, co się wydarzyło na planie Ziemi Obiecanej w tej słynnej karecie, gdzie Kalina pędzi z Danielem Olbryskim? Daniel Olbryski nie tak dawno w wywiadzie zdradzał dość pikantne szczegóły tego ujęcia. No tak, scena była fenomenalna, scena była znakomicie zagrana, ale tu dotykamy rzeczy bardzo strasznej. Przywołam w pamięci Woody'ego Allena, który chyba w Purpurowej Róży z Kairu pozwala wyjść bohaterce do życia, sala kinowa i reszta. To się zdarzyło coś takiego w naszym polskim życiu. Kalinę zobaczono jako tą najgorszą, która najgorsze rzeczy w tym filmie wykonuje, ta biedna Lucy Cukierowa. I Kalinę wyklęto, bo uznano, że skoro ona jest taka na ekranie, to jaka ona musi być w życiu codziennym? Jeszcze gorsza. Tu się skleja wizerunek Lucy Cukierowej, Kaliny Jędrusik. To jest prawdziwość dwóch postaci, które miały nadmiar miłości, nie do końca ulokowanej. Stąd się biorą te, o których mówimy, może nie my, ale inni, i wytykamy palcami romanse Kaliny. Ona kochała bardzo. Chciała gdzieś swoje uczucie ulokować. Jeśli miała go więcej niż starczyło na małżeństwo, to lokowała. Lucy Cukierowa była bardzo podobna. Czy w takim razie nie był to taki problem zamazywania tych dwóch sfer? Z jednej strony kreacja aktorska, z drugiej prywatna. Tak mi się wydaje, że w tym być może tkwiło przesadne wyobrażenia na temat erotyzmu Kaliny Jędrusik. Dzisiaj robimy chyba to samo. No ja nie wiem, czy dzisiaj, bo się tym mniej zajmuję, ale gdy przyglądają się rolom Kaliny, przede wszystkim rolom filmowym, bo po nich zostały zapiski, jakieś urywki. No Kalina, jeśli była goła, to była goła wstydliwie. Gdzie się Kalina goła pokazała? W filmie Lekarstwo na miłość, kiedy się kąpie i rozmawia przez telefon, to jest taka rozmowa wyimaginowana, bardzo ładnie zagrana. Kalina wstaje potem, ale tyłem my ją widzimy, wyciera się ręcznikiem i już. I nie ma więcej gołej Kaliny. Więc co znowu po tym zostaje? Domysł. Jaka ona była, co ona pokazała, co widać naprawdę. No widać to, co w tym filmie pokazano. Bardzo niewinny film. Więc Kalina nie była wyuzdana.
proszę Państwa, scena najbardziej erotyczna, ale scena właśnie oddziaływająca na mądrość erotyki, na inteligencję. To jest scena w filmie Jowita. Znowu Daniel Olbrychski, znowu Kalina Jędrusik jako żona trenera, on ten sportowiec, który jest wściekły, że musi obiegać parę razy dookoła stadion i już ma tego wszystkiego dość. Ona kocha swego męża, ale chciałaby się z nim rozwieść, opuścić go, ale być z nim. I między nimi scena, oni się do siebie zbliżają, są coraz bliżsi. To jest coraz odważniejsze. I w tym momencie dzwoni telefon. I usta, które się mają do siebie zbliżyć, my oczekujemy, to musi nastąpić, oddalają się. Już jest ten telefon, już jest wszystko co innego. Jakie to piękne, ale pokazujące w tym domniemaniu, w tym czasie przyszłym, nieistniejącym. Niezrealizowaniu, nienasyceniu. Tak, o to chodzi. I tam ona jest bardzo erotyczna, przynajmniej dla mnie. Powtórzę, seks to zespół cech działających pociągająco na osobę płci przeciwnej. Chcę powiedzieć o seksie prawdziwym w czasach najbardziej zakrytych. Wiersz następujący. O świcie niecierpliwa, niesyta swego piękna, syczała lokomotywa nad dziewczyną, która uklękła. Ktoś, kto przelotnie zobaczył pogański profil dziewczyny, opacznie sobie tłumaczył, że modli się do maszyny. A jej tylko drgała warga, gdy ranną racją oliwy maściła, czuła kolejarka, tłoki lokomotywy. Proszę Państwa, tyle seksu, ile w tym wierszu, tyle odwagi seksu między dwoma podmiotami kobiecymi jednak, to ja nie widziałem, nie wyobrażam sobie. A kto ten wiersz napisał? Adam Warzyk. A wiersz dla niepoznaki nazywa się Widokówka z miasta socjalistycznego. Adam Warzyk nam towarzyszy w tym dzisiejszym spotkaniu. Wciąż wracamy do jego opisu Nowej Huty także, który niezwykle erotyczny. No i nie miał się prawa pojawić w ówczesnej prasie, a jednak pojawił się i wywołał burzę, no nie mniejszą niż Kalina Jędrusik swego czasu. Ja myślę, że dzisiaj patrzymy na nią zupełnie inaczej, z ogromnym podziwem i z zachwytem. Chyba ona już teraz tak nie szokuje po tych 20. Czy pani, mówiąc my, ma na myśli siebie, swoje pokolenie, pana i... Siebie i Michała, tak? My jako podmiot zbiorowy się wypowiadam. To ja do tego pokolenia się dołączam, tak. My właśnie patrzymy tak, jak pani powiedziała, czyli patrzymy normalnie. Czy szanujemy? Ja bardzo szanuję Kalinę. Lubimy? Bardzo ją lubię. Dziękujemy bardzo. Pan Dariusz Michalski był naszym gościem. Mamy dla Państwa książkę Dariusza Michalskiego o Kalinie Jędrusik. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kto jest autorem słów piosenki, którą Państwo za chwilę usłyszą. Prosimy wysyłać odpowiedzi na adres prl@polskieradio.pl. Oszukiwałeś mnie! Dręczyłeś mnie! Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie! Może to lepiej, po co dłużej grać? Gdy polska kuchnia i to ciało cię przestało brać. Byliśmy zbyt sentymentalni. Krótko przeciąłeś ten głupi melodramat. Nad miastem świt na stole kwit z chemicznej pralni. Z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt, noce bezsenne tak ci zatruje jak ja? Przez kogo w pół się golić przerwiesz? Na deszcz wybiegniesz zarośnięty zły? Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? W którym z miast, przy której stam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról, kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną i kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną, bo już nie ja? W końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć, nie jestem winna, że byłeś taki, że nie byłeś w moim stylu. Twój beret, bask twych oczu, blask zabierze inna. Lecz nim zabierze, pomyśl chwilę. Tak ci będzie źle jak ze mną, przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt, noce bezsenne tak ci zatruje jak ja?
go w pół się golić przerwiesz, na deszcz wybiegniesz, zarośnięty zły. Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? W którym z miast, przy którejś tam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról, kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną i kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Ty wiesz, że ja. Oto i cały paradoks właśnie. Byłeś zerem, z kim tak ci będzie źle jak ze mną, a potem jednak czeka. Czeka w tę noc bezsenną Kalina Jędrusik. I tak się z państwem żegnamy. Dobiega końca druga audycja za kurtyną PRL-u. Michał Nowak. I Agata Kwiecińska. Do usłyszenia.